to musi nas wzywać do zapłaty. ZPF jest w umowie, tak? ZPF w umowie będzie napisane, że jeśli nie płacimy kolejnej raty w terminie, do którego powinniśmy płacić, to deweloper musi nas wezwać. Może być w umowie, że może od razu zostać. Większość umów będzie mówiła, że musi nas wezwać do zapłaty. Jeśli nie zapłacimy w jakimś terminie, to wtedy deweloper może odstąpić. I praktycznie zawsze będzie jakaś kara umowna dla nas w takiej sytuacji, tak? Więc sobie musimy wyczytać w umowie, jak to będzie kara umowna. A jeżeli zapłacimy z jakimś tam opóźnieniem, to jakieś odsetki można naliczyć? Jeśli zapłacimy z opóźnieniem, to znowu zależy od tego, co jest w umowie, tak? Jeśli w umowie jest napisane, że deweloper musi nas wezwać, a my zdążymy zapłacić w momencie, kiedy nas wezwie, tak? Kiedy jeszcze on nie zdąży odstąpić, no to mamy odsetki ustawowe co do zasady, tak? Czyli 7% w skali roku. Może być w umowie mowa o wyższych odsetkach. Tak? Jakby nikt nie zabraniał deweloperowi pisać, że za zaległości z płatnością rat należą się odsetki, nie wiem, nawet w wysokości 1% dziennie. Tak? Wszystko można pisać, trzeba czytać umowę. Standard będzie taki, że będą odsetki ustawowe, czyli 7% skali roku to później. Czyli jeśli na przykład jest napisane w umowie, że deweloper może odstąpić, ale musi nas wezwać, żebyśmy w terminie 30 dni uiścili ratę, on nas wezwie i my uiścimy w terminie 20 dni, tak? No to odsetki, które sobie wtedy naliczy deweloper, to jest okres, który minął od terminu płatności raty do tego terminu, kiedy zapłaciliśmy, razy 7%, dzielone przez 360, razy ten okres, który byliśmy w złocie, dzielone przez 365 dni w roku, razy 7%, tak? Tyle będzie nam się należało. A jeżeli są etapy i płaciliśmy z opóźnieniem, natomiast żadnego wezwania nie dostaliśmy. A na końcu deweloper powie, że no, tutaj były takie i takie daty, tutaj miał pan takie i takie opóźnienia i pana... To zależy od umowy. Jeśli w umowie jest napisane, że po prostu należą się odsetki za opóźnione płatności i nie ma nic mowy, że te odsetki się należą dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwanie, to deweloper sobie może potrącić. Trzeba czytać umowę. To co jest w umowie, to jest ważne.